Witam ponownie ze stadionu w Czernej. Tym razem jest ze mną szkoleniec z drużyny LZS-u Korona Czernina, pan Jacek Ubram. Witam serdecznie, panie Jacku. Gratuluję wygranej 8-0. Bilans w tej rundzie 15 meczy, 14 zwycięstw, jedna porażka. Najlepszy atak, 101 bramek strzelonych w rundzie jesiennej. To jest chyba rekord. Nie przypominam sobie, żeby jakiś zespół w ostatnich latach tyle strzelał. I najmniej straconych. Pierwsze pytanie, panie trenerze. Zacznijmy może od oceny tego, co tu wydarzyło się na tym boisku. Robiliśmy swoje, przyjechaliśmy tu wygrać ten mecz i utrzymać lidera rundy jesiennej. Wygraliśmy 8-0, zdecydowane zwycięstwo. Mógłby tam karny jeszcze jeden być, ale pewnie sędzia nie chciał czerwonej kartki pokazywać dla czernej. Wygraliśmy, cieszymy się. No i tylko mogę bić chłopakom za ten mecz brawo. A jakby pan trener ocenił całą rundę, bo to jest chyba najlepsza runda w historii Korony Czernina. 14 zwycięstw, jedna porażka, także myślę, że runda na duży plus z nadziejami na wiosnę. No powiem tak, to jest powtórka z rozgrywki z 2013 roku, gdzie na wiosnę mieliśmy 14 zwycięstw. Gdyby tam dwa razy rywale dojechali, nie byłoby 88 bramek, pewnie byłaby ponad setka, bo te najsłabsze zespoły do nas wtedy nie przyjechały. Tu generalnie ten wynik bramkowy mógł być jeszcze wyższy, 101 bramek. W tamtym sezonie Kościelec miał 103 bramki, 15 zwycięstw. Jeżeli chodzi o nasze wyniki, no to wyrównaliśmy rekord z 2013, co łączy te drużyny. To trener Jacek Gulman, Marek Gulman, no i młody wtedy chyba Adrian Zarzycki, który wchodził do drużyny. No ale mogę powiedzieć, to co jest lepsze od tamtej drużyny, to przede wszystkim bramkarz i obrona, 12 bramek tylko straconych, tylko się cieszyć, choć można powiedzieć, że 14 wygranych daje tylko 3 punkty przewagi nad Przedmościem, nie jest to wyraźna przewaga, więc musimy mocno pracować zimą, żeby utrzymać status quo. Panie trenerze, teraz zasłużony odpoczynek, przygotowania do rundy wiosennej. Na pewno będzie ciężko, dojdzie do tego presja, bo tak, bo wszyscy będą liczyć na Czerninę, nie tylko rywale, ale i kibice. Kto według trenera będzie się liczył w walce o awans i właśnie czy ta presja nie spowoduje jakiejś nerwowości w grze pana podopiecznych? W Czerninie nie ma żadnej presji. My po prostu gramy swoje, jak widać tu nie ma armii zaciężnej, tu są zawodnicy, których sami sobie wychowaliśmy, to są chłopaki, jak to można powiedzieć, z jednej podstawówki od lat trenujący w tym klubie. Jak widziałeś, grupa kibiców dzisiaj tu przyjechała, nie ma kibica, który nie zna z imienia i nazwiska tych zawodników. Nie nakładamy sobie presji, gramy oczywiście o awans, ale jeżeli nie wyjdzie, to się nic nie stanie, ta drużyna się nie rozleci. Nadal będziemy walczyć, nadal będziemy grać. Co można powiedzieć jesienią, to takie mrzonki, opowiadanie o jakimś awansie czy innych rzeczach. Najpierw trzeba przepracować zimę, zobaczyć w jakim zdrowiu wyjdziemy na rundę wiosenną, jakie wzmocnienia będziemy mieli, bo mają nasi zawodnicy wrócić i ludzie po kontuzjach. To wtedy będę mógł się na ten temat coś wypowiadać. A dzisiaj mamy tylko i aż 3 punkty nad drugim Przedmościem. Cieszymy się. No i tylko zostało nam świętować wygranie jesieni bez podniecania i gramy dalej. Jak w tabeli, jak tabela pokazuje, o awans będą liczyć się 4 zespoły. Jest to Korona Czernina, Sparta Przedmości, Odra Chobienia i Gwardia Białołęka. I między tymi drużynami rozegra się walka o awans. A boisko pokaże swoje, kto ten awans wywalczy. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był trener LZS-u Korony Czernina, pan Jacek Kulman. Halo Studio, halo Warszawa.